Gdy pasja staje się muzyką, świat nabiera tempa liczonego w BPM-ach. Zapraszamy Was do tego świata, gdzie dźwięk, światło i kobiecość tworzą emocje, jakich nie znacie. Powitajcie cesarzową polskiej sceny progresywnych brzmień. Powitajcie ją gorąco. Przed Wami Trilla. Dzień dobry, bardzo serdecznie Państwa witam w kolejnym odcinku programu Ludzie z Pasją, który realizuję wspólnie z telewizją kablową Aura i dwutygodnikiem Puls Powiatu Pyrzyckiego. Dzisiaj naszym gościem jest, znaczy my jesteśmy gośćmi u Darii Ślązak. Dzień dobry Pani Dario. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Dzisiaj będziemy rozmawiać z Panią Darią o Pani pasjach. Pani Daria jest kobietą o wielu twarzach. Pierwsza pasja to jest pasja, jak Państwo już widzicie, bo Pani Daria tworzy emocje w muzyce. Miksuje Pani konsolą, przed którą się znajdujemy, czyli jest Pani DJ-em, DJ-ką i to jest ta pierwsza pasja, o której chciałabym, żebyśmy porozmawiały. I druga pasja to jest Pani świat zamknięty w kryształach, o którym też będziemy rozmawiały za chwilę. Więc zaczynam od pierwszej pasji, bo taka myślę, że mało chyba typowa dla kobiety. Jak to jest być DJ-ką? Jak to się zaczęło, Pani Dario? Oj, być DJ-ką to jest niesamowite uczucie. W ogóle bawienie się muzyką, praca z muzyką to jest coś, co daje niesamowite emocje i radość oczywiście. Moja przygoda z muzyką, a dokładnie z DJ-ką zaczęła się 21 lat temu. A moim jakby takim nauczycielem i prowokatorem do całego tego zamieszania był mój tato, który aktualnie również jest DJ-em. Jako mała dziewczynka właśnie towarzyszyłam mu przy przygotowaniu muzyki na imprezy, na które wyjeżdżał i tak sobie zamykałam oczy i wyobrażałam, że kiedyś to ja mogłabym przed wielką publicznością występować. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, że to akurat będzie DJ-owanie. Ponieważ w latach wczesnoszkolnych byłam uczestnikiem również różnych grup muzycznych, churalnych, śpiewałam w chórze szkolnym i bardziej myślałam, że ta moja kariera muzyczna pójdzie w stronę wokalną, ale jednak nie. Jednak tutaj, jak to się mówi, genu się nie wydłubię i po prostu ta pasja do kręcenia płytami została tak tutaj. Przeważyła szale. To taka pasja rodzinna, możemy powiedzieć, jak tata też jest DJ-a, więc taka pasja rodzinna. Dobrze, 21 lat to długo, ale zanim do tego też czasu, to niech Pani powie, skąd pseudonimy, pomysły na pseudonimy, bo jest Panią, określa się Pani jako Drilla, ale także cesarzowa. Och, tak. Zawsze artysta, DJ, czy też nie wiem, piosenkarz, który zajmuje się jakąś twórczością muzyczną, każdy wymyśla sobie pseudonim, który poniekąd nawiązuje do jakiejś części charakteru. U mnie Drilla pojawiła się, była to oczywiście rodzinna burza mózgów, słowo drill z angielskiego wiercenie, musztra, wiele ma znaczeń. Troszeczkę to związane z moim charakterem. Ja jestem taka poukładana, wszystko musi mi się zgadzać, bardzo lubię wszystko o czasie, wszystko zorganizowane, nie jestem dyktatorem. Ale to właśnie tak pomyślałam, że drill to jest bardzo dobre słowo bazowe, tak trochę wkręcanie muzyką, wiercenie muzyką, końcówka A, żeby troszeczkę to spolszczyć i oczywiście stworzyć rodzaj żeński. I tak powstała Drilla. A cesarzowa? A cesarzowa to nie jest oczywiście tytuł samozwańczy. No cesarzową progresywny brzmień okrzyknęli mnie moi fani. Po prostu gdzieś tam się cały czas w komentarzach przewijało, a nasza cesarzowa, nasza drillka, nasza cesarzowa Drilla, cesarzowa muzyki progresywnej i tak dalej. I tak po prostu tak zostało. Spodobało mi to się, nie powiem, bardzo. A które bardziej, Drilla czy cesarzowa? Obie razem tak samo. Dobrze, czyli tak, muzyka progresywna, bo już jakby wyprzedziła Pani moje kolejne pytanie, jaki gatunek muzyki, bo też w muzyce wyraża Pani siebie, czyli w tym, co Pani tworzy, bo też przejdziemy dalej, że to też są Pani albumy, nie wiem, czy tych albumów jest więcej, czy jeden, ale to w jakiej właśnie konkretnie muzyce Pani się widzi, w jakiej Pani siebie wyraża? Mhm, tak jak słyszymy w tle, to jest akurat moja autorska produkcja.
jakby powiedzmy do roku temu byłam otwarta i wciąż jestem na wszystkie gatunki muzyczne. Jednakże gdzieś tam w sercu jest pewien gatunek, który mi najbardziej gra, najbardziej wyraża mnie w dźwiękach. To jest progressive house, tak się profesjonalnie nazywa ten gatunek muzyczny, który bardzo kocham. Jest w nim dużo melodii, emocji, różnych dźwięków. Można przemycić tam naprawdę mega pozytywne, jak i też te smutne emocje. Nie ukrywajmy, wszyscy artyści na świecie jakby inspirują się nie tylko tymi wesołymi sprawami, ale również tymi negatywnymi, szczególnie zawodami miłosnymi, tak? Okay, oczywiście. Tak, ja tak, swoich utworów, wtedy. Tak, ja swoich utworów oczywiście tymi negatywnymi nie nasycam, tylko pozytywnymi. Inspirują mnie różne rzeczy. Ale ten progresywny house to jest jakby muzyka, która płynie prosto z mojego serca i to jest gatunek, w którym produkuję utwory swoje. A folk, jak się w tym ma folk? Bo moi państwo, my mogliśmy podziwiać Darię i pracę i DJ-owanie na ostatnich pyrzyckich spotkaniach z folklorem, gdzie no, bardzo fajnie zostałaś przyjęta przez mieszkańców i sama też czułaś się zadowolona. Więc jak to, folk można? Tak fajnie, tak z tym folkiem wychodzi, czy nie? No jak było słychać, można. Super było, naprawdę. Nie ukrywam, że to dla mnie też było nowe doświadczenie, tak? Nigdy nie łączyłam muzyki klubowej z muzyką folkową, tym bardziej progresywnych brzmień, z folkowymi, tradycyjnymi utworami. Wypadło super. I to nie jest tylko moja opinia. Tak. Na drugi dzień po prostu zbierałam tyle pozytywnych komentarzy, tyle pozytywnych opinii, że chyba przez 21 lat nie zebrałam tyle, co tego jednego właśnie dnia po imprezie folkowej, która oczywiście była bardzo super, bardzo mi się podobało. We wszystkie trzy dni uczestniczyłam, oglądałam pokazy, tańce wokalne i po prostu oczu nie można było oderwać. I nie ukrywam, że też nie mogłam się doczekać swojego występu, chociażby ze względu na to, że lubię wyzwania i po prostu chciałam już tam być i sprawdzić siebie w tej nowej okoliczności. Potwierdzam, bo stałam przy pani Darii i mogę powiedzieć, że już się nie mogła doczekać, kiedy wejdzie na scenę. Dobrze, pytałam o albumy. Ile albumów pani stworzyła? To jest jeden, więcej? Nie nazywałabym tego albumami. To są utwory pojedyncze na razie. Jest ich kilka wydanych w polskich wytwórniach, ale teraz ostatnie utwory będą wydane jeszcze w tym roku w amerykańskiej wytwórni X-Bundles. To będzie epka. Epka, czyli mały album, który będzie się składał z dwóch utworów. Natomiast jestem w trakcie przygotowywania troszeczkę większego albumu, takiego około 10-12 utworów. Zobaczymy, na ile wena i czas pozwoli. Chciałabym do końca roku skończyć ten album. Nie ukrywam, że to będzie mój pierwszy pełen album, czyli takie pierwsze dziecko, wychuchane, wysublimowane dźwięki, wysublimowane melodie. Teraz jest właśnie super okres. Lato mnie bardzo inspiruje. Obcowanie z przyrodą, wyjazdy w dzicz, bez telefonu, gdzie po prostu napawam się tą naturą. Czasami dźwięki takich ptaków, jak słyszymy tutaj w tle, przynoszą mi mega inspirację i za chwilę w głowie się pojawia melodia. Jeżeli gdzieś w kieszeni telefon jest on wyciszony, ale ma taką super funkcję, jaką jest dyktafon i wtedy ja sobie taką melodię na nagrywam, żeby po prostu o niej nie zapomnieć. Potem wracam do domu, do studia i przekładam to na klawisze i później na programie, na komputerze. Tworzę w głowie, przekładam tą wizję z głowy po prostu na dźwięki. A mam pytanie, bo w tym jakby świecie są jakieś takie poziomy, które się osiąga, bo nie wiem, czy są jakieś takie, nie wiem, poziomy, do których się dochodzi, czy na jakim pani jest poziomie dzisiaj po tych 21 latach tak naprawdę? Jeżeli chodzi o jakąś hierarchię tak, DJ-i, to nie ma takiej klasyfikacji, że ktoś jest lepszym, środkowym albo najlepszym DJ-em. Oczywiście są jakby w naszej branży różne konkursy, różne plebiscyty DJ i tak dalej. Są w Polsce również organizowane ranking top 100 najpopularniejszych DJ. Kiedyś, nie ukrywam, zależało mi znajdować się w tej topce i znajdowałam się naprawdę gdzieś tam w okolicach 30 pozycji najpopularniejszych DJ i w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych kobiet DJ-ek w Polsce. Natomiast teraz to nie jest zupełnie moim priorytetem. Te konkursy często są
Różne po prostu. Różne, tak, dokładnie. Niekoniecznie jest to jakiś mój target teraz uczestniczenia w takich konkursach. Nie zależy mi na lajkach, na siłę. Po prostu wolę mieć, nie wiem, powiedzmy 4 tysiące obserwatorów, którzy znają moją twórczość, cieszą się nią, niż powiedzmy 40 tysięcy takich osób, które są zupełnie przypadkowe. To nie cieszy. A to może właśnie jest ten poziom takiego dojścia już i takiego określenia się jakby, poznania własnej wartości jako DJ-ki, czyli to, co pani powiedziała, że już nie potrzebuje pani tego tak dużo, ale liczy się jakość, a nie ilość. Zdecydowanie tak. Myślę, że też w przeciągu tych 21 lat oczywiście dojrzałam muzycznie, ale też personalnie jako osoba, że już zupełnie inne mam priorytety. Tak samo troszeczkę odstawiłam na boczny tor regularne występowanie w klubach, które czasami zajmowały mi aż 3 weekendy w miesiącu, jeden weekend wolny, który też był pracujący, bo pracuję również na uczelni jako wykładowca, a czasami nawet po wieczornej imprezie na zajęcia do pracy. Ale teraz już troszeczkę zbastowałam z tymi szaleńczymi występami, czasami cztery kluby w jeden weekend. Teraz skupiam się po prostu na tym, żeby siebie wyrazić za pomocą muzyki i skupiam się na twórczości, na produkcji muzyki. Oczywiście gram też może. Jakbym miała porównać częstotliwość, to załóżmy 2 weekendy w miesiącu, bądź jeden pełny. Wystarczy. Wystarczy, tak. Właśnie, bo wyprzedziłyśmy też to, miałam spytać, bo to nie jest łatwa praca. Bo przecież to nie jest tak, że sobie, nie wiem, pani zakłada, dobra, pakujemy sprzęt, jadę. Przecież do tego trzeba się przygotować, a ma pani swoją pracę, która no, jest tą codziennością, są jeszcze inne zajęcia, o których też będziemy mówić. I też no, rodzina, dom, w ogóle no, jakby mnóstwo spraw i teraz łączenie tych wszystkich pasji, więc ta pasja jest jedną z takich trudniejszych, bo to poświęca dużo czasu, o czym pani zresztą powiedziała. To jak to pani godzi? Ogólnie praca DJ-a jest pracą ciężką i jest określana jako praca w ciężkich warunkach. Tak? Ciężkimi warunkami możemy nazwać hałas w klubie, który jest oczywiście bardzo, bardzo głośny. Taki DJ, który na przykład jest rezydentem, gra 8 godzin w klubie, to jest 8 godzin pracy w ciągłym hałasie. Dokładnie. Więc jeżeli komuś się wydaje, że DJing to jest prosta praca, no bo się stoi przed tą konsoletą i puszcza tylko muzyczkę, to tutaj jakby prostuję, że to jest ciężka praca umysłowa i fizyczna, oczywiście w ciężkich warunkach. Głowa pracuje na pełnych obrotach, ponieważ chcemy, jako DJ, zależy nam, żeby parkiet był cały czas pełny, więc zastanawiamy się, który utwór zagrać, żeby utrzymać tą wysoką frekwencję na parkiecie. Oczywiście plus też pozycja stojąca. I trzeba się ruszać. Dobrze wyglądać. Dobrze wyglądać, tak. Zabawiać tą publiczność, czasami jakieś komentarze przez mikrofon, wiadomo. Jest to teraz bardzo, bardzo popularne. Taki kontakt cały czas z publicznością. Tak, to też nakręca. Zazwyczaj jest tak, że jeżeli DJ dobrze się bawi za konsoletą, to publiczność tym też bardziej. Tak, dokładnie tak to wygląda. No a dzielenie DJingu z jakby innymi obowiązkami, już mówiłam to wcześniej też w wywiadzie tutaj naszym lokalnym radiu. Jestem bardzo zorganizowaną osobą i mam podzieloną dobę na 3 ósemki. 8 godzin śpię, 8 godzin pracuję i 8 godzin to jest czas wolny, który nie spędzam przed telewizorem z pilotem w ręku, tylko po prostu w tym czasie wolnym zajmuję się muzyką, powiedzmy 2 godziny, kamieniami, o których będziemy mówiły, to też jest mega relaks, to jest dla mnie relaks, tak? Niektórzy potrzebują się zrelaksować, żeby się położyć, przespać w ciągu dnia, tak? Albo nie wiem, pojechać na rower, posiedzieć, poczytać książkę, nic nie robić. Udaje mi się połączyć po prostu wszystkie te rzeczy, które mnie relaksują. Mam też czas na to, żeby usiąść i nic nie robić. Oczywiście, że tak. I tak też bywa. I tak też bywa. Natomiast dla mnie najważniejszy jest sen. I 8 godzin dziennie, choćby się waliło, paliło, po prostu muszę przespać, żeby to wszystko dobrze funkcjonowało. Tak. Zazdroszczę. Widzicie państwo, da się. 8 godzin. Nie wiem, muszę prowadzić u siebie, ale nie wiem, czy u mnie się da. Tak. Będziemy trenować. Dobrze, mamy jeszcze kolejne pytanie. Kobiety w tym środowisku, to jest męskie środowisko. Bardzo mocno zdominowane przez mężczyzn środowisko. Kobiety w tym środowisku stanowią niejaką egzotykę, taką coś innego. No na pewno naszymi odbiorcami głównie są mężczyźni, chociaż bardzo miło jest również usłyszeć komplementy ze strony innych kobiet. Tak, jest to mocno zdominowane środowisko przez mężczyzn.
trudno i ciężko jest się przebić przez, przez to środowisko. Człowiek z natury lubi konkurować i tak jest skonstruowany, że każdy inny w tej branży to jest konkurencja. Nigdy tak na tę branżę nie patrzyłam, nigdy nie oglądałam się też na innych, wciąż tego nie robię. Po prostu to się nazywa tak wśród DJ, wychowuje sobie swoich odbiorców, swoje środowisko. Jeżeli komuś się podoba to, co tworzę, to jak gram, to bardzo się cieszę i też jakby wolę skupić się na takich osobach niż na jakby szerszej tutaj, szerszej grupie odbiorców, a na mężczyzn jakby w tej branży no nie zwraca się uwagi. Są tacy, którzy pomogą, poklepią po plecach, powiedzą super robota, działaj dziewczyno dalej, ekstra, a są tacy, którzy po prostu bardzo generalizują i też w nieco taki prosty sposób patrzą na kobietę za konsoletą. A jakie plany ma przyszłość związane właśnie to, że album, czyli to już taki album będzie, to już słyszeliśmy. Coś jeszcze? Jakieś takie miejsce, w którym chciałaby się pani znaleźć, które jest takim marzeniem, że tam bym chciała zagrać, to jest to miejsce. Jeżeli chodzi właśnie o miejsca, ostatnio też w radio zadano mi te pytanie. Tak, nie mam jakiegoś takiego wymarzonego festiwalu. Cieszyłabym się jakby z każdego zaoferowanego. Na kilku już miałam też jakby okazję zagrać. Natomiast co w przyszłości? Na pewno w przyszłości, w bardzo bliskiej, zacznę regularnie, myślę, że raz w miesiącu, robić takie wideo streamingi tutaj z naszej ziemi pyrzyckiej. Z ciekawych miejscówek, na pewno Fosa, na pewno Panienki, wideomiksy, to się tak nazywa. Nie na żywo, tylko po prostu nagrywane i potem publikowane do sieci. Oczywiście też z swoimi autorskimi utworami, tymi, które są niepublikowane w formie właśnie takich prezentacji, testów, czy właśnie ta muzyka jest super. No i oczywiście teraz mamy dobry czas, czyli wakacje, które po prostu sprzyjają. Jest pogoda, można na świeżym powietrzu nagrywać takie wideostreamy. Bo też był taki pomysł takich warsztatów, na który pani zapraszała młodych ludzi. Odzew w internecie, z tego co wiem, był, ale na hali było pusto, jak byliście, tak? Było pusto, dlatego że totalnie, jak to kobieta, nie przemyślałam terminu tej imprezy. Był to piątek. Już nie pamiętam, jaka to była data, ale wtedy grała nasza polska reprezentacja w piłkę nożną, a wiadomo, że przecież to jest ważniejsze wydarzenie niż wakacyjny kurs DJ-ski, ale wakacyjny kurs DJ-ski będzie jakby taką regularną i cykliczną imprezą tutaj w naszym mieście, wydarzeniem. I myślę, że jeszcze w te wakacje zorganizujemy wspólnie taką po prostu takie wydarzenie, wakacyjny kurs DJ-ski, też na świeżym powietrzu i chyba przy fontannie taki był pomysł. Tak, jest taki pomysł, to co powiedziała pani Daria, więc to bardzo fajny pomysł na to, bo to jest jednocześnie promocja pani pracy, promocja tego typu działalności, działania, ale też naszego miasta, co mnie bardzo cieszy, myślę, że mieszkańców również, ale także mamy pomysł na to, bo pani Daria będzie grała też w Winnicy Bekasiaka chyba, tak? Za chwilę pewnie pani o tym powie. Ale też mamy taki pomysł na taki pchli targ, który chcemy zrobić przy fontannie 1 września, chyba jak dobrze pamiętam. I tam pani Daria właśnie będzie miksowała. I zachęcam wszystkich do tego, żeby być na tym pchlim targu, bo oczywiście tam będą też różne inne fajne rzeczy, które można będzie nabyć lub samemu się ich po prostu pozbyć. Ale także będzie można posłuchać, może porozmawiać też właśnie. Oczywiście, że tak. W ogóle skąd się wziął pomysł na ten letni kurs DJ-ski? Bardzo dużo pytań od młodych osób dostaję, jak w ogóle zostać DJ-em, jak zacząć, jak zrobić ten pierwszy krok, więc pomyślałam, że super będzie to inicjatywa, żeby po prostu wyjść z tą konsoletą do tych ludzi, pokazać jak ten sprzęt działa, żeby mogli sobie spróbować, dotknąć, zapoznać się, poznać podstawowe techniki miksowania, czym w ogóle jest miks, jak to się robi tak naprawdę, do czego służą te wszystkie guziki tutaj, bo jest ich sporo, więc pomyślałam sobie, że będzie to super inicjatywa, żeby właśnie wyjść do młodych ludzi z tym, czym po prostu to, co ich interesuje. A zdaję sobie sprawę z tego, że bardzo dużo osób gdzieś tam w zaciszu domowym interesuje się muzyką. Gdzieś sobie oglądają filmiki z różnych właśnie tych największych festiwali z całego świata, czy z naszego polskiego Sunrise'u, czy z Tomorrowland.
wiem, że takie osoby są, wstydzą się czasami po prostu. I myślę, że szczególnie dziewczyny, kobiety może są właśnie takie, które nas oglądają, słuchają i pani Daria was do tego przekona, że warto spróbować, a trzeba skończyć kurs? Jak to jest? I tak, nie tak naprawdę. Można nauczyć się miksu z internetu, oglądając tutoriale, ale jest kilka szkół DJ-skich organizowanych przez innych DJ, którzy uczą po prostu takiego miksowania. Sama też takie kursy prowadzę, więc nauczyć się można jakby na dwa sposoby, tak? Albo samemu przez tutoriale, albo po prostu prosząc taką osobę, która taki kurs prowadzi, o po prostu indywidualne lekcje nauki miksu. Można? Można. Ja myślę, że teraz pani Daria nam pokaże, jak miksuje. Zanim przejdziemy do kolejnego już punktu, czy do kolejnej pasji, bo tych pasji jest jeszcze więcej, ale będziemy dzisiaj pewnie tylko rozmawiały o tych dwóch. To co, pani Dario? Pomiksuje nam pani troszeczkę? Pomiksujemy, a oczywiście. Pani Dario, przechodzimy do drugiej pasji, czyli do pani kryształowych opowieści. Skąd pomysł? Kryształy, jak widzicie państwo, bardzo piękne. Tu wszystkie panie na pewno będą zachwycone, ale panów też zachęcamy do oglądania. Skąd pomysł i kiedy się zaczęło? Pomysł pracy z kryształami i w ogóle wykonywania biżuterii z kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi tak naprawdę rozpoczął się u mnie w roku 2019, kiedy była pandemia. I wiadomo, wszystkie biznesy pozamykane, człowiek miał chwilkę na to, żeby się zatrzymać. Ja ten czas wykorzystałam bardzo pozytywnie i naprawdę myślę, że zaskoczę ludzi, jeżeli wypowiem się o tym czasie, że on był dla mnie nieco zbawiennym, bo mogłam bezkarnie po prostu odpocząć od swojej codziennej pracy. Zatrzymać się, dokładnie tak. Cały świat się zatrzymał. Ja przekułam to w coś po prostu dobrego dla siebie, czyli w odpoczynek i regenerację, ale też jakby w kreatywność. Przeglądając internet, Instagram, trafiłam na konto pewnej pani, która zajmowała się kreowaniem naszyjników z kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi. I bardzo spodobał mi się naszyjnik z ametystem. Bardzo. Przejrzałam portfolio, zobaczyłam, jakie tutaj znane nasze polskie blogerki, aktorki kupują sobie w tym miejscu naszyjniki. Zapragnęłam mieć po prostu swój ametyst na łańcuszku również. Zamówiłam, bardzo cała ta sprzedaż była taka bardzo spersonalizowana. Dostałam zdjęcie kilku kryształów, wybrałam ten, który jakby najbardziej do mnie przemawiał. To mi się bardzo spodobało, długość łańcuszka. Czekałam kilka dni na realizację tego zamówienia. Ja to zamówienie otrzymałam, otworzyłam je i szczerze mówiąc byłam bardzo rozczarowana. Zawiedziona wręcz. Naszyjnik był ładny, kamień był przepiękny, ale jakby takie detale, czyli samo wykonanie tego naszyjnika było bardzo przeciętne. Spodziewałam się czegoś naprawdę wow, czegoś takiego, co na tych zdjęciach właśnie widziałam, oglądałam. I taka myśl mi się w głowie pojawiła, że robiłabym to lepiej. A druga myśl była taka, no to rób. I wtedy powstała po prostu burza mózgów. Zadzwoniłam chyba do mojego partnera i powiedziałam mu, słuchaj, przyszedł mój naszyjnik, jest taki średni, że chciałabym, czuję, że mogłabym robić lepsze te naszyjniki. I nie usłyszałam, ojej, co za kolejny jakiś pomysł, bo moja najbliższa rodzina wie, że ja mam 1000 pomysłów na minutę, z realizacją ich, no to tak powiedzmy dwa pomysły z 1000 się realizują. Czyli kreatywność jest, tak jak jest. Mówiłam. I nie usłyszałam, nie no, kolejny pomysł, tylko takie, o, to może być ciekawe. W przeciągu 24 godzin powstała nazwa, też była burza mózgów, logo, które też w głowie miałam i po prostu mój przyjaciel, który zajmuje się logotypami do moich jakby pozostałych firm, zaprojektował to logo z głowy. Ja gdzieś tam ołówkiem naszkicowałam je, po prostu odwzorował je, jakoś profesjonalne logo. I chyba najdłużej zajęło mi szukanie
miejsc, z których pozyskiwałabym kamienie bardzo dobrej jakości, wysokiej jakości, ponieważ zanim dotarłam do tego najwyższego poziomu z szukaniem właśnie wysokojakościowych kamieni, to naprawdę wszystkie, powiedzmy, paczki, które przychodziły z tymi kamieniami, to po prostu była no, masakra i taki żal, taki zawód, że no, mam w głowie pomysł na produkt idealny, a nie mogę znaleźć surowców do wykonania takich tego prawdziwych. Tak, takich prawdziwych. I udało mi się gdzieś tam drogą pantoflową, dotarłam do człowieka, który ma piękne kamienie, który pomaga sprowadzać te kamienie. I no naprawdę jest też niesamowitym człowiekiem, ma ogromną wiedzę, od niego też czerpałam swoją wiedzę. No tak, bo wiedzę na temat kamieni trzeba się nauczyć. Tak, przecież to nie jest takie proste, tak? I nie jest się w stanie tego nauczyć w te 3 czy 4 lata. Ja się cały czas uczę o tych kamieniach. Mnie to bardzo interesuje. Jeżeli mogłabym, chciałabym pozdrowić. Nie będę zdradzała nazwiska tego człowieka, ale imię chciałabym. Może pani, tak. Chciałabym Michała pozdrowić, ponieważ to od niego jakby się zaczęła ta moja też tutaj przygoda z tymi profesjonalnymi kamieniami. To on pokazał mi, jak te kamienie się sprawdzą, że są autentyczne. Opowiada mi o kraju pochodzenia każdego z nich. I też takiego szacunku do każdego kamienia, nawet takiego, które się już tutaj nie nada na żadną biżuterię, nie stworzy serca tej biżuterii. Na przykład ma szpic utrącony i tak dalej, ale z szacunku do darów natury, bo to są plony naszej ziemi. Natura kreowała przez miliony lat te wszystkie kryształy. Należy się im szacunek, tak samo jak do drugiego człowieka, ponieważ to my bierzemy od tej natury coś, co należy do niej. Nie możemy jej zapytać, tak? To nie jest osoba, którą zapytamy, czy możemy taki kamień od niej wziąć, więc po prostu z szacunku do plonów ziemi. Każdy, nawet utrącony szpic, zawsze ten kamień znajdzie miejsce w innym zastosowaniu. Czy to będzie kamień do praktyki na przykład, dla osób, które zajmują się gdzieś tam pracą z kamieniami. To tak. Dobrze, ale to teraz, czyli tak, było logo, pojawił się pan Michał, tak, którego pozdrawiamy, czyli Michał, który nauczył panią wiedzy, czyli cała ta wiedza, te tajniki, jak pracować z kamieniami. No i trafiła pani do miejsca, no bo jednak, czyli on jest tym, który te kamienie przesyła, czy poprzez niego pani te kamienie zdobywa, czy jednak była pani sama w jakichś innych może miejscach, gdzie pani jest na, gdzie pani kupiła, no bo przecież nie znalazła. No, chociaż tak, to jest ciekawa historia. W swojej kolekcji dysponuję kryształami górskimi z 3 lokalizacji. To jest Stany Zjednoczone, USA, hrabstwo Herkimer, skąd pochodzi diament Herkimer. To jest najczystsza postać kryształu górskiego, może go od razu pokażę. Tak, można to pokazać. Natura tworzy te kryształy w formie takich diamentów. I to jest naturalny kształt tego kamienia. Tutaj nie ma żadnej ingerencji człowieka, oprócz tu jest przewiercona dziurka, czyli to jest akurat kamień, który może zostać wykorzystany do naszyjnika, nie tylko do oprawy, ale również do po prostu przełożenia. Wygląda jakby był szlifowany diament. Jest bardzo przejrzysty. W środku możemy zauważyć delikatne inkluzje, które tworzą takie ziarenka pieprzu. One gołym okiem są widoczne, trzeba się troszeczkę przyjrzeć im. I to jest ze Stanów Zjednoczonych, z USA, diament Herkimer, najczystsza postać kryształu górskiego. Druga odmiana, nieco bardziej pękata, to jest kryształ górski. Jego kraj pochodzenia to Brazylia. Też jest dosyć przejrzysty, podłużny, tak? Nieco bardziej taki bryłkowaty, ale wciąż jest, ten jest właśnie taki ładny, podłużny, też ma krawędzie, bardzo gładkie. I tak natura go stworzyła. Tutaj też nie ma żadnej ingerencji człowieka oprócz dziurki. I już go nie szlifujemy, nic z nim nie robimy. Nie. Ja swoich kamieni tutaj nie zmieniam ich kształtu, nie poddaję ich żadnej obróbce. Po prostu tak, jak natura je stworzyła, takie wykorzystywane są do naszyjnika. Naturalne, surowe. Tak jest. No i uważam, że najpiękniejsze, smukłe, piękne szpice, przejrzyste, w niektórych znajdują się pęcherzyki powietrza. To są kryształy górskie, nasze z Polski, które jeżdżę sama wydobywać do kopalni kryształu górskiego w miejscowości Jegłowa. Czyli jednak. Tak, te zbieram sama i muszę przyznać, że przebywanie w tej kopalni, w tym miejscu daje mi tak ogromną frajdę, ale też taką moc, taką więź z naturą, z przyrodą. Czuję się jak taka druidka w tym, bo to jest las. Te kryształy górskie wykopuje się po prostu z ziemi. Czuję taką więź natury z człowiekiem, że to jest naprawdę nie do opisania. I uwaga, czas w tej kopalni
płynie tak szybko, że naprawdę nie wiadomo kiedy zleci, trzeba się spieszyć, żeby chociaż kilka takich kryształów znaleźć, bo bardzo szybko czas leci, naprawdę, ale wychodzi się z tego miejsca niesamowicie zrelaksowanym, odprężonym, spełnionym. Energetycznie naładowanym. Jakie mamy jeszcze kamienie? No i oczywiście ametyst. Mamy ametysty, tak. Tych kamieni w swojej kolekcji posiadam najwięcej. Dlaczego? Dlatego, że po prostu od tego kamienia cała przygoda się zaczęła. I nie ukrywam, że to jest kamień najbliższy memu sercu. To jest właśnie ametyst. Jego kraj pochodzenia to jest Meksyk. Byłam 2 lata temu w Meksyku i właśnie niedaleko tej kopalni w miejscowości Veracruz. Ametysty, piękne szpice, niesamowicie wybarwione, od takich liliowo-wrzosowych po ciemne fiolety. One są przejrzyste, zdarzają się również mniej klarowne. Klarowność tych kryształów pochodzi też jakby z miejsca pochodzenia, tak? Ametysty występują również w Chinach. To są troszeczkę niższe jakościowo kamienie, ale również to są prawdziwe ametysty. Będą się różniły od tego z Veracruz z Meksyku. Swoją przejrzystością, troszeczkę kształtem, tak? W Meksyku mamy takie szpice, bardzo ładnie one prezentują się w naszyjnikach, natomiast na przykład w Chinach są bardziej bryłkowate również i bardziej mętne na przykład. Co nie? Zdarza się, że w takim ametyście mamy tak zwaną libelkę. Libelka to jest uwięziona kropla wody w pęcherzyku powietrza i można ją wtedy, ona działa tak jak poziomica, można ją spotkać. Dziś tutaj w kolekcji mam kilka takich sztuk, one też wyjątkowo prezentują się w naszyjnikach, bo mamy świadomość, że ten pęcherzyk powietrza i ten płyn w środku w nim jest sprzed iluś milionów lat. To jest niesamowita. Taka unikatowość. Dokładnie. Mamy tutaj zielone jeszcze i różowe, to są? To są zielone turmaliny, nazywane werdelitami, oraz różowe turmaliny, czyli rubelity. Kraj ich pochodzenia to Pakistan. Kształt ich jest bardziej taki słupkowy, tak, są przepiękne, naprawdę, naprawdę śliczne. Gdzieś tutaj mamy jeszcze indygolity, to jest niebieska odmiana tego. Tutaj akurat mamy akwamaryny. Tutaj mamy jeden indygolit, czyli to jest też odmiana turmalinu, który jest po prostu indygo, barwa niebieska, stąd jego nazwa również z Pakistanu. Najbardziej znany czarny. I czarny turmalin, tak, przepiękne, błyszczące okazy. Z czarnymi turmalinami, z kryształami górskimi oraz z ametystami robię również męskie naszyjniki, więc panowie również zamawiają sobie tak naszyjniki. Szczególną popularnością cieszą się jednak te czarne turmaliny. Akwamaryn. Kamień dla mnie też wyjątkowy. Po pierwsze, ze względu na swoją nietuzinkową barwę. Kojarzy mi się z takim oceanem, Pacyfikiem. Podkreślę, jeżeli ktoś ma niebieskie oczy, tęczówkę tego oka, ale jest to kamień dla osób nieśmiałych, które gdy noszą ten kamień, znajdują w sobie taką śmiałość, taką odwagę, troszeczkę wyjścia do przodu, wyjścia przed szereg, znalezienia w sobie takiej motywacji do tego, żeby coś podziałać, żeby się nie wstydzić. Bardzo, bardzo fajne. No właśnie, bo kamienie mają swoje cechy i można je przypisać, czyli możemy coś znaleźć dla siebie. Czyli ten jest dla nieśmiałych, tak? Czarny? Czarny turmalin charakteryzuje się tym, że odpycha orzeczenie innego człowieka, tak? Wszystkie turmaliny mają taką moc po prostu odpychające złe życzenie, takie złe intencje ludzi, ktoś nam źle życzy właśnie, no to są one. To zamawiamy czarne. Tak, czarne turmaliny, dokładnie. A różowy? Wszystkie turmaliny mają bardzo podobne działanie. A kryształy właśnie górskie? Kryształ górski to jest w ogóle kamień ochronny, który też jakby zapobiega takiej negatywnej energii, która otacza nas, chociażby z sieci internetowej, z Wi-Fi, czyli z takim odpromiennikiem. Wszystkie te oczywiście właściwości tych kamieni, o których tutaj opowiadam, one są udowodnione naukowo. To nie jest tak, że ktoś sobie to wymyślił, że kryształ górski to jest po prostu kamień, który działa jak odbojnik tego promieniowania. Czyli nie opowiadamy bajek. Nie opowiadamy bajek i nie wierzymy. Drodzy Państwo, jest stwierdzone, więc ja też myślę, że wiele osób teraz interesuje się kamieniami, bo to jest takie na czasie, możemy powiedzieć, tak? Praca z kamieniami stała się modna, no to prawda. Jest taka moda i to jest bardzo, bardzo fajna, bardzo przyjemna praca z tymi kamieniami. Dobrze jest posiadać jakąś wiedzę na temat tych kamieni. Jak kupujemy kamień, to wiemy, jakie on ma moce, tak, w czym może nam pomóc.
A przed czym ochronić? To prawda. Przed kim? Może. Musimy brać na to taką poprawkę, że sam kamień, no czyli na przykład złapiemy go w rękę i pomyślimy, no niech nam tam woreczek pieniążków z nieba spadnie, to tak nie, to zadziała. Tak nie zadziała. Ten kamień... A szkoda. A mógłby. Właśnie, ale dlaczego nie? Ten kamień pomoże nam znaleźć w sobie myśl, pomysł na biznes na przykład, który nam ten woreczek pieniędzy po prostu przyniesie, tak? To może być chwila, jedna błyskotliwa, po prostu jakaś, nie wiem, wizja, myśl. Tak. Należy posłuchać wtedy swojej intuicji. Właśnie wszystkie kamienie podkręcają naszą intuicję i warto jej po prostu słuchać. Ja myślę, żeby pani Dario, pani jeszcze pokazała, jak pięknie pani je tutaj ładnie oprawia. Tak, no właśnie. To jest akurat diament Herkimer. I to jest, oprawia pani w złocie. Tak, ten jest oprawiony w 14-karatowe złoto. Jest to próba złota 585. To są tylko naszyjniki, czy są jeszcze kolczyki? Ja robię również kolczyki. Robię naszyjniki i kolczyki. Tak, tylko. Nie robię bransoletek. Tak, na razie jeszcze nie mam pomysłu na bransoletki pewne, ale muszę stworzyć najpierw prototypy, żeby sprawdzić, czy będą praktyczne. Chodzi o to, żeby po prostu te kamienie nie przemieszczały się. O tyle, o ile naszyjnik pracujący i ten kamień pracujący jakby stwarza takie bardzo ładne wrażenie, tak myślę, że bransoletka, która by się ciągle przesuwała i gdzieś tak. Ten kamień by nam spadał na dół, nie tworzył serca naszej biżuterii, no nie byłby atrakcyjny. Ale ja myślę, że pani coś wymyśli. Wymyślę. Mam już pewien pomysł. Panie na to tylko, czekają. Tylko kwestia czasu, że go zrealizuję. Wymyśliłam, żeby my kobiety jesteśmy zmienne, żeby nam ten kamień się nie nudził. Oprawy są dwustronne. Z jednej strony oprawa jest zakończona szpicem, z drugiej strony nagładziutko. I nazwałam tę oprawę Wonder Woman. Prawda? Pasuje. Pięknie. Idealnie. Tutaj mamy właśnie diament Herkimer akurat oprawiony. Czyli drogie panie i drodzy panowie też oczywiście, piękne rzeczy, piękne kamienie i firma, czy logo firmy, którą tu widzimy, o której pani powiedziała, ona jest znana, bo ja się spotkałam z tym, że dziewczyny już zamawiały i teraz się dowiadują, to jest u nas w Pyrzycach? No właśnie, więc jest u nas w Pyrzycach, czyli pani Daria tworzy takie piękne naszyjniki, piękne właśnie kolczyki z tych kamieni, bo jakieś tutaj jeszcze, bo tu jeszcze widzę są. Tak, jeszcze mamy tutaj opale szlachetne z Etiopii. Opal charakteryzuje się wspaniałym opalizującym kolorem. Gdy spojrzymy w różnym kącie, ten kamień pracuje i od takich właśnie czerwono-ognisto-pomarańczowych przez zielenie i błękity. Mamy tutaj też unikatowy czarny opal szlachetny. Kamienie pochodzą z Etiopii, czyli Afryka. No przepiękna pasja. Ja zachęcam wszystkie panie i panów do, bo na stronie wszystko tak, można na zobaczyć. Pewno, na pewno tak. Co wyróżnia taką biżuterię spośród biżuterii sieciowej. Przede wszystkim jakość. Tak, pracuje na wysokiej próbie złota, to jest bardzo ważne. Druga rzecz. Nigdy nie powstaną dwa takie same naszyjniki, czy dwie pary kolczyków takich samych, ponieważ każdy kamień swoim kształtem jest inny i nie zdarzają się dwa identyczne kamienie w przyrodzie. Nawet kolczyki na przykład. Dokładnie. Tutaj mamy z ametystem. One też są różne. One są różne, tak? Są najbardziej kształtem, długością, wielkością zbliżone do siebie, ale są różne. Co też czyni je unikatowym. Tak. Na pewno panie możecie mieć pewność, że kupując biżuterię, właśnie taką handmade, z kamieniami szlachetnymi czy półszlachetnymi w My Crystal Tales, możecie być pewne, że żadna inna pani takiej biżuterii nie będzie miała z takim kamieniem. I to u nas w Pyrzycach, drogie panie i drodzy panowie. Zachęcamy. Jest mnóstwo okazji. Można podarować swojej kobiecie, swojej partnerce coś tak pięknego jak to i coś takiego, coś tak unikatowego. Dysponuję w swojej kolekcji jeszcze jednym kamieniem, bardzo unikatowym. Ten kamień występuje 1000 razy rzadziej w przyrodzie niż diament. Tak, jest to tanzanit. Kusi swoją piękną, kobaltową barwą. Występuje w jednym miejscu na świecie tylko, u podnóży góry Kilimandżaro. To za kilka lat może być, tak, może być bardzo wartościowe. Tak, te kamienie, w ogóle naszyjniki z kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi w nieoszlifowanej formie, to jest, możemy traktować jako biżuterię inwestycyjną, ponieważ
chociażby tanzanity. Można przeczytać w internecie, że tych tanzanitów na świecie, one oczywiście występują tylko w jednym miejscu, szacuje się, że w kopalni pozyskiwanie tego kamienia jest szacowane gdzieś tak na 15-20 lat. Czyli każda taka bryłka w waszym naszyjniku jest waszą inwestycją, którą kiedyś, jak jubilerzy z całego świata będą poszukiwali chociażby najmniejszej bryłki takiego tanzanitu, wtedy wy wyciągacie swój naszyjnik z sejfu, i po prostu możecie się na nim wzbogacić. Wiadomo, że taka nieoszlifowana bryłka... Czyli jednak może dać nam ten woreczek pieniędzy, ten kamień. No, cały czas o tym mówimy. Trzeba tylko spojrzeć odpowiednio kreatywnie dokładnie na to. Dokładnie tak. My już to wymyśliłyśmy, więc dobrze. Pani Dario, no piękne pasje. O kamieniach mogłaby Pani mówić, to tak naprawdę powinien być odrębny odcinek, proszę Państwa. Ja bardzo Pani dziękuję za to, że Pani się zgodziła opowiedzieć o swoich pasjach, bardzo ciekawych pasjach, i myślę, że to nie koniec. O kilku pasjach właśnie, tak naprawdę. I jest Pani w Pyrzycach od kilku lat. Od dwóch lat. Od dwóch i pół roku okazuje się. Dwa i pół totalnie roku. Wszędzie powtarzam jedno zdanie, które już może się innym znudzić, ale ono mi się nigdy nie znudzi, że jestem absolutnie zachwycona tym miastem. Mi się tutaj tak dobrze mieszka i żyje i funkcjonuje. No naprawdę, już słyszałam gdzieś tam wśród znajomych, których tutaj poznałam, gdy właśnie mówiłam, że mi się tutaj tak dobrze mieszka, to oni po prostu patrzyli na mnie bardzo zdziwieni i mówią, ale co tobie się tutaj tak podoba? Przecież tu nic nie ma. A ja uważam, że tu jest naprawdę wszystko, co jest potrzebne do takiego funkcjonowania codziennego. Są sklepy, urzędy, wszystko da się naprawdę ogarnąć, załatwić. Jest też dużo zieleni, gdzie można odpocząć, co jest dla mnie bardzo ważne. Bardzo podoba mi się Studzienka, na przykład Panienki, do parku często chodzimy na spacery. No, naprawdę. Promocja. Ale naprawdę nie kazałam Pani Darii tego mówić, żeby była jasność. Nie. Są dowody w sieci, ja to naprawdę wszędzie mówię i piszę, więc... Nie, bardzo cieszą mnie te słowa. Myślę, że Państwa także, bo to jest tak, że my też często... Będąc w miejscu, od którym jesteśmy od dziecka, już nie dostrzegamy pewnych rzeczy, nie widzimy. Nie wiem, często zakochujemy się w innych miejscach, nie patrząc, jak wokół nas jest pięknie. Ja się cieszę, że Pani się tu pojawiła. Oczywiście jest Pani tutaj na pół. Mam nadzieję, że Pani zostanie i że będziemy jeszcze nie raz rozmawiali o wielu innych pasjach. Ja zachęcam Państwa do tego, o czym powiedziałyśmy, czyli tutaj spotkanie w plenerze i warsztaty, zapoznanie się właśnie z muzyką, z DJ-ką, jak również z tymi pięknymi kamieniami, które tutaj na miejscu u nas w Pyrzycach tworzy ta kreatywna kobieta. I zachęcam do tego, żeby zajrzeć na strony, popatrzeć i może akurat, czy biżuteria, czy właśnie jeszcze będziemy mieli okazję do tego, żeby spotkać się i na mieście, i myślę, że jeszcze nie wszystkiego też nie będziemy zdradzały dzisiaj, bo kilka pomysłów też mamy na to, żeby wspólnie tu jakoś tak podziałać. I ja się też dziękuję Pani Dario za to, że Pani jakby jest otwarta na to i chce Pani działać. Więc ja zazwyczaj pytam rozmówców, czy kochasz Pyrzycę. Nie wiem, czy Pani je kocha, ale już Pani powiedziała tyle słów, że powiedziały wszystko tak naprawdę, więc... Na pewno Pyrzyce skradły moje serce, tego nie da się ukryć. A definiuje to, że ja się po prostu tutaj bardzo dobrze czuję. Jest to miłość, miłość od pierwszego wejrzenia. Ta miłość do Pyrzyc to się nie zaczęła 2,5 roku temu, ona się zaczęła dużo, dużo wcześniej, ponieważ trasa przez Pyrzycę, kiedy nie było jeszcze S3, prowadziła do Wielkopolski, tak, z zapoznaniem pod Koninem mieszka moja babcia i zawsze przyjeżdżaliśmy z rodzicami przez Pyrzycę. I ja zawsze moim rodzicom mówiłam, że będę mieszkała w tej pięknej bramie tutaj, w tej pięknej baszcie. I mieszkam bardzo blisko. Więc... Kto wie, może kiedyś, jak ten woreczek? Tak, jak Kto ten wie? Woreczek, tak. Pani Dario, czego Pani by sobie życzyła i czego my mamy Pani życzyć? Państwu ja życzę cierpliwości i zdrowia, a mi zdrowia. I też cierpliwości w sumie. Do świata, do ludzi, do wszystkiego. I z tego miejsca chciałam oczywiście Pani bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło, że tutaj mogę o swojej twórczości, o swoich pasjach tutaj przed szerszym gronem poopowiadać. Możemy się w ten sposób poznać. Zachęcam, jeżeli macie jakieś pytania, nie wiem, spotkamy się na ulicy, na chodniku, w sklepie. Można zaczepić. Ja jestem bardzo otwarta na konwersację, na rozmowę. Możecie pytać Państwo o wszystko. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy tatę
pani Darii. Tak, właśnie. Pozdrawiamy tatę. Bardzo serdecznie dziękuję ci, tato, że we mnie zaszczepiłaś taką piękną pasję, jaką jest właśnie DJing. I też dziękujemy partnerowi za to, że ta miłość najpierw do partnera, czyli Pyrzyczanina, który nam daje tutaj... Nie da się ukryć, że przyjechałam do Pyrzyc za miłością moją. Tak? I nie do miasta. To pierwsza miłość była nie do miasta, nie, czy jednak? Nie. To znaczy, no jak spojrzymy wiele lat wstecz, to faktycznie to tak. Pierwsza miłość była do miasta. Czyli tak? Coś jednak w tym do jest. Murów tego miasta. Coś tak. Jednak w tym jest, że jak sobie coś wymyślimy, to się później zrealizuje. Tak. I pani Daria jest tego najlepszym przykładem. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję pani partnerowi, jak ma na imię? Jakub. Jakubowi, dziękujemy. On tutaj, państwo go nie widzicie, ale nie jest z nami, także dziękujemy. Tak, jest z nami, dziękujemy. No i cóż, ja życzę zdrowia, wszystkiego co najlepsze i oczywiście do tych wszystkich naszych wydarzeń państwa zapraszam i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka, a to chyba będzie jubileuszowy odcinek, także drodzy państwo, dziękuję, do zobaczenia, pozdrawiamy.